Hejka kochani, dzisiaj otwieramy kalendarz adwentowy Dresden Essence z rzeczami do kąpieli, więc zapraszam Was serdecznie, przechodzimy do otwierania. A więc kochani, tak wygląda, prezentuje się kalendarz, bardzo ładna szata graficzna, bardzo mi się podoba. Ich kalendarze zawsze bardzo ładnie wyglądają. A więc już otwórzmy go, jest on taki składany, zmieścił mi się cały w kadrze. Więc cóż, przejdźmy do otwierania, ale zanim to, chciałabym Wam przypomnieć o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden kalendarzowy film. I oczywiście o zostawieniu łapkę w górę, jeśli ten kalendarz Wam najbardziej odpowiada. Więc przechodzimy już do jedynki. Jedynkę mam tam dosyć daleko, więc muszę się... Ładnie się wbiło, ale jakby jeszcze chciało się otworzyć. I mamy tutaj pierwszą buteleczkę. Oj, ledwo zamkniętą. I mamy tutaj płyn, taki ekstrakt do kąpieli, do piany jakby, do wody. Że mamy taką pianę sobie fajną w wodzie. Zaraz powąchamy jak pachnie, bo mamy tutaj owocki narysowane. O matko, bardzo ładnie pachnie. Ja na pewno sobie wszystkie zostawię, uwielbiam po prostu. I jeszcze ten napis, don't worry, be happy. Naprawdę, fajnie to wygląda. I przechodzimy do dwójeczki. Gdzie my mamy dwójeczkę? Trójeczkę widzę, dwójeczkę widzę. Co my mamy w dwójeczce? A w dwójeczce mamy... dusz, żel. Czyli mamy żel do kąpieli. Był on w zeszłym roku, aloesowy. Były one... ostatnio jeszcze miałam też taki żel. Trójeczka jest tutaj tuż obok i mamy tutaj mini bombę do kąpieli. Fajnie, lubię takie rzeczy do kąpieli. Bardzo ładnie pachnie, troszkę jak takie ciastka. Jak ciastka mi się wydaje. Super. Czwóreczkę mamy tutaj. I mamy krem do rąk. Bardzo mają fajne kremy do rąk. Bardzo ładnie pachną zawsze i bardzo fajnie nawilżają dłonie. Piąteczka, o, jest piąteczka tutaj przy mnie, nie widziałam. I mamy tutaj jakąś maskę na noc, nowość. Overnight mask. Jest to maseczka do twarzy. Fajnie, nie miałam maseczki do twarzy od nich. Również bardzo pięknie pachnie. Jest to taka dosyć spora pojemność, więc myślę, że na 3 razy wystarczy. Jeśli mamy nałożyć grubą warstwę, no to się wszystko okaże. To była piąteczka, teraz lecimy do szósteczki. Jest tutaj szósteczka Mikołajki. I co my tutaj dostaliśmy? Dostaliśmy mydełko migdałowe, migdałowo-jaśminowe, magnoliowe. Bardzo ładnie pachnie i jest bardzo takie tłuściutkie. Ja już czuję, że ona jest takie tłuściutkie. Bardzo ładnie pachnie. I lecimy do siódemki. Siódemeczka jest tutaj. Bardzo fajnie się otwiera okienka. I mamy kolejny krem do rąk. Tym razem jest to krem regenerujący do rąk. Tamten był też regenerujący. Aha, czyli ten mamy z granatem. Co my teraz 8 chyba otwieramy? Tak, 8. W 8 mamy hydrożel. Hydrodusi żel. Bio aloe vera. Czyli mamy żel pod prysznic kolejny. 9 gdzieś tu, o tu widziałam 9. I mamy kolejny taki ekstrakt do kąpieli. Tym razem to jest taki, nie powoduje bąbelków, ale bardzo ładnie pachnie. Tu mamy taki absolutny relaks. Zaraz powącham, Wam powiem jak pachnie. Miętowo pachnie. Fajnie, lubię takie. Naprawdę, jeśli jesteście ciekawi, możecie wejść na mojego TikToka, tam są filmiki z różnymi takimi fajnymi rzeczami do kąpieli, można coś sobie podpatrzeć. A teraz lecimy do 10 i mamy tutaj kolejny żel do kąpieli, to była 10, teraz lecimy do 11, której już widzimy. I w 11 mamy kolejny ekstrakt do kąpieli, tym razem Ryukchen Power, czy jakkolwiek to się czyta.
Ten jest intensywny, bardzo taki intensywny, taki rzeczywiście taki power zapach, taki jakiegoś kwiatka, ale nie wiem jakiego. Lecimy do dwunastki. W dwunastce mamy pomadkę nawilżającą do ust Hydro Express Lip Pflege. Ładnie pachnie, delikatnie. Była też w zeszłym roku ta pomadka. Trzynastka. Trzynastka. Już jesteśmy poza połową kalendarza. Jak jeszcze ją zobaczę, tą trzynastkę. Czternastkę widzę. O, jest trzynastka. Dobra, mam to. I mamy kolejny ekstrakt do kąpieli. Fajnie. Tutaj jest lawendowy. Przypuszczam. Bardzo delikatny. A nie, to nie jest ekstrakt. Co ja gadam? Czekajcie. To jest olejek lawendowy. To jest taki na noc olejek do ciała. Super, ładnie pachnie. I to była trzynastka. Teraz lecimy do czternastki. I tutaj mamy nawilżający balsam do ciała, rozświetlający, lekki. Tutaj mamy narysowane piórko. Na pewno ma ładny zapach. To była czternastka. Czy piętnastka? Piętnastkę mamy do otwarcia. Mamy tutaj łagodny, kremowy żel pod prysznic. Szesnastka. Oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapek w górę i przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was kolejny film. W szesnastce mamy kolejny olejek do ciała. Tym razem w innym zapachu. Też bardzo delikatny, ale tego jeszcze nie było. Takie oliwki, olejki. Nie było tego w ostatnich kalendarzach. Było więcej do kąpieli, a tutaj mamy więcej do ciała. To jest szesnastka. Siedemnastka. Siedemnastka jest przy mnie. I mamy tutaj kolejną maseczkę do twarzy. W zeszłym roku też tak dużo maseczek nie było. Też z tej serii lekkiej. Osiemnastka. I mamy trzeci już krem do rąk. Dziewiętnastka. I mamy kolejną mini bombę do kąpieli. Już się zbliżamy do końca. Dwudziestka. Gdzie tu dwudzieste okienko ma? Dwudziestka bardzo duża. I w dwudziestce mamy, słuchajcie moi drodzy, sól do kąpieli. Bardzo fajnie. 21. 21 jest tutaj. Maluśkie. Nie, nie maluśkie. Myślałam. Oj, i urwałam. 21 mamy Keep Calm and Take a Bath, czyli kolejny taki do robienia bąbelków w wannie. Delikatnie, delikatnie pachnie, ale fajne. Ja lubię te właśnie te w tych słoiczkach. 21, 22 jest tutaj. I w 22 mamy chyba, tak, mamy taki ekstrakt do kąpieli. I ostatnie dwa okienka. 23. 23 mamy Love Hugs and Kiss, czyli znowu do naszej piany kąpieli. I ostatnie 24. Bardzo szybko ten kalendarz zleciał. Uwielbiam te kosmetyki. I zobaczmy, co mają dla nas w 24 okienku. Wow! Jakaś nowość. Mamy tutaj Hydro Festes Shampoo, czyli mamy szampon w kostce. Bardzo fajnie. Nie widziałam jeszcze od nich szamponu w kostce. Bardzo ładnie pachnie i zobaczcie, jest to taki donacik. I mamy do niego jeszcze taką wstążeczkę, żeby sobie przez środek przepasać, żeby nam nie uciekał. Fajnie. Spoko. Bardzo ładnie pachnie, naprawdę bardzo ładnie. A teraz Wam tutaj pokażę wszystkie kosmetyki, jest ich bardzo dużo. Ja bardzo lubię tą markę. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym. Nie zapomnijcie o przycisku subskrypcji, o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok, Instagram, Twitter i oczywiście o moim Vinted, gdzie może gdzieś znajdziecie
jakieś kosmetyki z tych kalendarzy. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!